Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powróżniczej. Tak zaczynają się pierwsze słowa opowiadania o Wiedźminie Geralcie, które napisane zostały przez Andrzeja Sapkowskiego. Wykreowana przez łódzkiego pisarza postać od końcówki lat 80. na stałe zawitała do annałów historii polskiej literatury, a później również gier. Wszystko dzięki deweloperom CD Projekt Red, którzy pomyśleli o stworzeniu growej adaptacji i miliony graczy na całym świecie mogło poznać to uniwersum. Ekspansja Wiedźmina trwa dalej. Dziś również widzowie seriali mogą podziwiać Białego Wilka na małym ekranie w wizji tworzonej przez Netflixa. Nie ma chyba osoby interesującej się popkulturą, która nie słyszała o Wiedźminie. I bardzo dobrze, bo szczególnie warto poznać prozę Sapkowskiego, a wykreowany przez niego świat jest na tyle uniwersalny, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Materiał ten kierujemy przede wszystkim jednak do fanów, którzy dobrze znają książki i zastanawiali się zawsze, która postać faktycznie trzęsie tym uniwersum i może uchodzić za najpotężniejszą. Stworzenie jedynego słusznego rankingu najsilniejszych postaci mija się z celem. Każdy ma prawo inaczej interpretować książkowy oryginał, dostosowując metodę wyłonienia tych najpotężniejszych według własnego uznania. Nasze zestawienie nie zostało stworzone w oparciu o to, kto kogo pokona w walce 1 na 1, ale przede wszystkim liczył się wpływ na książkowe uniwersum, pokonani wrogowie oraz inteligencja i umiejętne wykorzystywanie swoich zalet z jednoczesnym przykrywaniem wad. Podkreślę jeszcze raz, pod uwagę brane są wyłącznie książki i tym kierujemy się w wyborze najpotężniejszych bohaterów Wiedźmina. Czarodziejka rozpoczyna nasze zestawienie i celowo też nie przypisuje nikomu numerków. Potęga postaci z tego rankingu jest na tyle umowna, że nie ma to zwyczajnie sensu. Filippa jest rydańską czarodziejką, mocno wplątaną w intrygi i lubującą się w wykrzywianiu prostych spraw. O jej potędze świadczy fakt, że opanowała niezwykle trudną sztukę polimorfii, czyli zmiany w zwierzę. W tym przypadku była to sowa. Dowód na to, że nie sugerujemy się samą siłą. Dijkstra był tylko człowiekiem, ale jego umysł wisiał jakby w innym wymiarze. Niesamowity strateg, szpiegowski talent, ale też siła fizyczna. Przy jego posturze to nic dziwnego, bo łapy ma iście kowalskie. Na dworze króla Wizimira zwykło się mówić, że jeśli Dijkstra twierdzi, że jest południe, a panują ciemności, to należy bać się o los słońca. Biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Inteligentny i bardzo przebiegły władca, który stojąc na czele Nilfgaardu jako cesarz, stworzył armię, której bała się cała północ. Właśnie ta bystrość umysłu i stojący za nim ludzie świadczą o jego potędze. Wielu zastanawia się do dziś, czy byłby w stanie pokonać Geralta w pojedynku 1 na 1. Nie było im dane skrzyżować ostrzy, ale ostatecznie załatwiła go Ciri, choć nie było to łatwe zadanie. Leon nosił przy sobie medaliony poległych Wiedźminów. Czy z jego ręki? Tego nie wiadomo, ale patrząc na jego umiejętności i czyny, wcale by nas to nie zdziwiło. Biały Wilk, nasz protagonista, który sporo przeżył i z wieloma potworami bój stoczył. Czy to z bazyliszkami, czy to z najgorszym gatunkiem ludźmi. Szermierkę opanował w sposób nadzwyczajny, do tego stosuje prostą magię w postaci kilku znaków i jeszcze całkiem nieźle znosi doping w postaci eliksirów. W takim połączeniu zabójca potworów jest naprawdę groźnym przeciwnikiem. Wybuchowy temperament, co na pewno nie jest bez znaczenia w przypadku Yennefer. Jej przeszłość mocno wpłynęła na to, jaką jest czarodziejką. Jak każda czarodziejka była bezpłodna i na wiele sposobów próbowała odwrócić tę zasadę. Nie udało się i swoją matczyną miłość przeniosła na Ciri. Wydaje mi się, że przez ten wątek nie zawsze mogła pokazać pełnię swojej mocy, ale jej potęga nie ulega wątpliwości. Arcymistrzyni magii, członkini kapituły i rektorka Aretuzy. W czasie przewrotu na Tanet przy pomocy zaklęcia zdjęła magiczną barierę, uniemożliwiającą rzucanie czarów, więc niejako przyczyniła się do potężnego rozlewu krwi. This is your home. Listen closely, your survival depends on it. Czarodziejka, elfka czystej krwi, najpiękniejsza kobieta świata, ale zdecydowanie jedna z najpotężniejszych.
Była też członkinią kapituły i miała mocny wpływ na politykę kontynentu. Słuchano się jej, ale nic dziwnego. Mocą dorównywała jej jedynie Tisaja. Przywódca Dzikiego Gonu, orszaku uzbrojonych jeźdźców gnających po nieboskłonie. W grach był oczywiście antagonistą, kimś kogo należało respektować. W książkach Dziki Gon również budził grozę, zaś sam Eredin na swoim koncie miał chociażby zamordowanie króla Olch. Al'Zur to słynny czarodziej, który wymyślił wiele potężnych zaklęć. Nazywany był mistrzem hybrydyzacji, mutowania i modyfikowania genetycznego. To przez jego ręce przeszły nowe gatunki potworów, które przez wiele lat nękały kontynent. Co więcej, Al'Zur jest uważany wraz ze swoim mistrzem za twórcę pierwszych Wiedźminów. Niezwykła inteligencja i umiejętność przechodzenia między światami. Władca Tir Nalia, który jako pierwszy powitał Ciri w Tor Cirael. Bez wątpienia w aktualnej w książkach linii czasowej drugi najpotężniejszy męski czarodziej. W końcu sam Eredin zwykł mawiać, że Avalach nigdy się nie myli. Zwiątka z Cintry przemieniła się nie tylko w Wiedźminkę, ale jako nosicielka starszej krwi zdołała opanować podstawy magii i nauczyć się używać psychokinezy. Porozumiewała się z jednorożcami, a także podróżowała między światami. Książki kończą się w momencie, kiedy Ciri tak naprawdę jeszcze testuje swoje możliwości, ale nie mamy wątpliwości, że przy opanowaniu swoich mocy to jedna z najpotężniejszych bohaterek w historii kontynentu. Postać ta pojawia się niestety tylko w opowiadaniach, ale to niezwykle potężna istota. W innym miejscu nie można ustawić smoka, który potrafi przybierać inne formy, dysponuje niezwykłą inteligencją i do tego, no, jest złotym smokiem, pięknym. Pokonać takiego wroga to niezwykle trudne zadanie. Wampir wyższy, zmiennokształtny, mający prawie 500 lat. Posiada wiedzę alchemiczną, ale nie tylko. Przez lata zdołał dowiedzieć się bardzo wiele o świecie. Wbrew pozorom nie potrzebuje krwi do życia. Uznaje je za kapitalny trunek, od którego łatwo się uzależnić. Regis zdołał zostać abstynentem, pokonując najtrudniejszego wroga, którym jest właśnie uzależnienie. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Potężny czarodziej, który przy jednym z bliższych spotkań z Geraltem potraktował go niczym amatora. Inteligentny, zdolny do wielu złych rzeczy. Posiada cechy największego wroga ze wszystkich wrogów na świecie, więc to także jest spójne z książkami Sapkowskiego. Najsilniejszą postacią może być właśnie ta najbardziej zła, a bez wątpienia taki jest Vilgefortz. Podczas bitwy o zamek Stygga unieszkodliwił Regisa, topiąc go za pomocą magii. Ostatecznie zabity został przez Geralta podczas owej bitwy, ale spokojnie mógł wyjść z tego starcia cało. Sapkowski musiał wypunktować jego ego, które dosłownie zabiło czarodzieja. What are you after? What do you want? Jeśli zadrżały Wam medaliony przy okazji tego materiału, zapraszamy także na inne treści na naszym kanale. Nie tylko o Wiedźminie, nie tylko o książkach i serialach. Śledźcie, oglądajcie i bądźcie ukulturalnieni.